A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. Początek aktu drugiego na piekielnym poziomie trudności. Ciśniemy Radamenta dzisiaj, czyli warto wziąć sobie zadanko. Nie żeby to było konieczne, ale ładnie wygląda. Tutaj Andariel porobiona. No jakoś tak w poprzednim odcinku było dosyć łatwo, nie? Znaczy pomijając walkę z samą Andariel, bo tam najemnik się przewracał, ale jakoś wielkiego zagrożenia w ogóle nie wyczuwałem. Może ta nasza czarodziejka zaczyna się wkręcać tutaj w ten piekielny stopień trudności i jakoś jej to będzie tutaj fajnie szło. Idziemy tędy. Szybciej dotrzemy do Radamenta. Na dole czy na górze? Tylko tak, trzeba odpalić przecież tutaj ładnie nasze bonusiki. Niedługo księga, niedługo nowy poziom. Dwa punkciki. Oba właduje sobie w co? W mistrzostwo we władaniu błyskawicami. I będzie dobrze. Na dole. No właśnie. Mistrzostwo we władaniu błyskawicami. No i trzeba by się coś znowu zainteresować pewnie tym lodowcowym grotem. O, bosior. Dobra, troszeczkę się cofnę. I pomrożę ich. Tak. Atakujemy ostro. Dobra. Za wielkich obrażeń od tego nie otrzymują. Mogę robić tak, 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 tak. Czasem zamrozić i znowu używać błyskawic. Widzę, że schodzi lepiej wtedy im to zdrowie. Wężowa zbroja i teraz wiadomo co powiem dalej, to wciąż nie jest skóra żmijomaga. Część widzów pewnie już z automatu dokończyło formułkę. Halo, gdzie jest to przejście? A tu jest w ogóle bosior. Okej. Spróbujmy błyskawicami. Odsunął się, teleportował się. Taki bosior taktyczny to jest. Okej, zamrożenie. Kupujemy go. No dobra, mana jest. Odnowa biologiczna. I nie ma mojego przejścia na poziom drugi, takiego szybkiego. Nie szkodzi, to się zaraz znajdzie wszystko. Najważniejsze, żeby nabijać levele. Chodzimy po lokacjach pobocznych. Okej, najemnik niech tankuje. Tutaj błyskawice jak najbardziej. Dobra, najemnik dostał pękatą miksturę fioletową, wzmocnienia, tak na wszelki wypadek. O, dobra, jakieś te leczące może też sobie wezmę, no więcej many też by się przydało. Trzymam się lewej strony, a oto i bosior z niezbyt sympatyczną aurą. Nie wiem, czy nie ma tam zaklętego czegoś jeszcze, wolę uważać. Żeby mi nie eksplodował czymś w twarz, o, na przykład zaklętym ogniem, no właśnie. A tutaj dwóch bossów się w ogóle czaiło. A, to taki surprise. No ale bezproblemowo, szkielety szybko się rozpuszczają na skutek lodowcowego grota. Grotu. Mhm, to nie grota pająków, tak? Tylko grot lodowcowy. No dobra, może tędy. Zobaczymy, jak nam z Radamentem pójdzie. Czy szybko, bezproblemowo? Bo to, o czym powtarzam co jakiś czas, Radament to ma więcej zdrowia niż Andariel. No ale też nie ma takich potężnych ataków jak Andariel. Wieczorny całun, trzeciopoziomowa zbrojka. Dobra, tutaj błyskawice mogą być. No te szkielety chyba bardziej wrażliwe na zimno niż na błyskawice. Mimo że błyskawice mają bazowe obrażenia u nas większe od tej nowy, to jednak to zimno naprawdę sobie nieźle z tymi szkieletami radzi. Pierścionek. I kolejny bosior. Tutaj widzę się jakiś czai. Elitka dokładnie. Czempioni. Mikstura pełnego wzmocnienia. Najemnik niedawno dostał, to teraz się zwróciła. Tych mikstur czerwonych się tutaj za dużo znajduje. Przydałaby się mana bardziej. Wezmę sobie tę fioletową. Dobra, odnowa biologiczna. Szybciej wpadnie poziom niż zdobędę księgę od Radamenta. I tutaj trochę mniej many mnie to kosztuje, lodowcowy grot. No prawie o połowę mniej many, nie? No ponieważ mi się nie spieszy, to czasem mogę sobie z tego grota postrzelać. Grotu. Może grota jednak?
Pewnie się okazałoby, że to wszystko jedno. Mamy to. Mamy przejście na poziom drugi, w takim trochę nietypowym miejscu, no ale bywa i tak. I tutaj punkt nawigacyjny musi zostać znaleziony. Identyfikacja niech będzie. Jakoś mi się na razie jeszcze w tym odcinku identyfikacja nie przydała. Dobra. Są jakieś zwłoki wysuszone. No i najemnik dostał fioletową. O, tutaj klepią trochę na tej klątwie. No dobra, w takim razie uzupełnię sobie manę i zaraz to rozpracujemy. Atma. Atma też może znieść klątwę. Rozmrozić, odtruć, znieść klątwę, uleczyć. No, 35 700. Ej, ja tu mam kasę zbierać na hazard, a nie na najemnika. No ale najemnika nie zbieramy, to jest nasz IP. Jak będzie trzeba, to całą kasę na niego wydam. Kane, ty nie chciałbyś rzucić okiem na te pierścionki? Witaj. No dobra, ty też możesz rzucić okiem na pierścionki. Zdrowie, odporności. Za dużo tych zwojów. Miksturki fioletowe. Jak to tu było? No w sumie dobrze jest. Możemy jedną zostawić. Tutaj dokupię tej many więcej. No i tam, jeżeli chodzi o tego bossa, jakieś aury potężne, trzeba się tam przyczaić, żeby nie stracić tego IPA teraz. Dobra, pomału. No jest tutaj, on prawie nie żyje. Zaraz, ja go tutaj zaraz zesnajpię go. Patrzcie na to. Pyk, dobra, klątwy nie będzie. Troszkę się cofnę. Nie ma aury, nie ma klątwy, jest za to mana. No i to rozumiem. Teraz możemy sobie z nimi tutaj walczyć na spokojnie. Tu trzeba się lepiej ustawiać. Co to za strzelanie? Nie ma takiego strzelania. Tarcza. No paladynem już grałem, także takiej tarczy nie sprawdzam do trybu dziedzictwo. Ale no, może coś fajnego nawet, jeżeli chodzi o liczbę slotów i odporności. Nie dowiecie się, bo nie chce mi się usuwać many z plecaka, nie ma miejsca na takie rzeczy. Także sorry, miksturka do najemnika, ale to zatrucie, widzę, że ładnie go tutaj jedzie. Jakiś antidotum trzeba by nosić. Dam mu jeszcze jedną miksturę, niech ona sobie działa w tle. Okej, znowu elitarna grupa. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzięki temu szybko zdobędziemy kolejny poziom. Najemnik mikstura, niech on tankuje. Dam mu fioletową. Dobra, może jednak zimnem. Bo widzę, że te błyskawice to im za wiele nie robią. Za wolno to szło. Co to jakaś... A, to jeszcze bosior w ogóle jest. Okej. I klątwę zarzucili na IPA. Dam mu czerwoną miksturkę. On tam tankuje bossa, ja rozwalę tych sługusów. Dobrze jest. No, zaczął uciekać. Udało się go pokonać. Jeszcze jakiś sługus. Ej, no fajnie mi się gra tą czarką, wam powiem. Taką właśnie nieoptymalną czarką z jakimś lodowcowym, kontrolnym grotem obszarowym. Nie sądziłem, że... Chociaż... Miałem nadzieję, że będzie się fajnie grało, tak powiem. Ale przekonany nie byłem. No dobra. Zaraz poziom. O, ja mam klątwę. Dobra, najemnik już dobrze stoi. Dam mu fioletową, żeby za bardzo w niego nie strzelali. Będę mroził tych gości. Okej. Nie udało mi się go utrzymać przy życiu. Wracam się po niego. Ach. Jest fajnie. I się cieszę oczywiście, nie? No dobrze. Dobrze cię widzieć. Nie ma nic. Spoko, zaraz będzie poziom, zaraz będzie książka, obrażenia poprawimy, będziemy cisnąć. Odporność na zimno. Tego nie potrzebuję. Many mamy dużo. Dajcie mi tego najemnika. Dam jeszcze te dwa poziomy, no tak jak mówiłem, do mistrzostw i wrócę chyba do... do tego drzewka zimna. Może w mistrzostwo damy parę punktów, żeby im jeszcze zmniejszać teresy bardziej.
Dobra, bosior z seryjnym strzałem, tak? Dobra, ciśniemy go. Zabadałem mu fioletową, żeby mi nie padł krwawy duch. I fioletowa się nie zwróciła, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, weźmiemy sobie super miksturę leczenia many, za to dużo wpadło. O, tu będzie punkt nawigacyjny, o właśnie, to już poznajemy charakterystyczny układ na mapce. Teraz szukamy zejścia na kolejny level. Dobra, wpadam tutaj z tą nową ostro. Szkielety porobione, tutaj jednak zimnym wolałbym atakować. Zbroja płytowa. Widzę beczkę ze zdrowiem, że tak powiem. No beczkę to nie, no taka... Taka balia. O, to taka balia jest. Z krwią. Dzień dobry, co tu się dzieje? Kapliczka z odpornością na ogień. Mrozimy ich. Kontrola musi być. Ujemnik atakuje. Okej, tutaj porobione. Uzupełnię sobie miksturki, w sumie te kliknę. Muszę pilnować, żeby same te super mikstury jednak były. Przynajmniej jak jest akcja jakaś i walczę. Żeby mana się szybciej odnawiała, jak już kliknę miksturkę, niż ją zużywam. Bo przy tych gorszych miksturach działa to nie tak, jakbym chciał. Okej. Dobra, tutaj szkielety jednak błyskawicami. No, w sumie te wysuszone zwłoki też mogę błyskawicami atakować. Wielki talizman, no! Poprosimy jakiś fajny wielki talizman. No, może za chwilę sprawdzę, tylko jeszcze opanujemy sytuację tutaj. Dobra, trochę to potrwa, zanim opanuję sytuację. O, znowu elita! No nie, no dam miksturę najemnikowi. Dobra, jest dobrze. Bijemy tych czempionów. Tak jest? Będzie poziom? Nie ma poziomu? Nie ma poziomu, ale to nic. Kolejna miksturka fioletowa poszła. Została mi ostatnia. To jest ta większa mana, czyli od razu zużyję. Tu jest ta super kapliczka. Poproszę. Nie no, no, nie mam przejścia tam, nie? Dobra, trochę się cofnę. Z teleportacją. Tam jest kapliczka. Wycofam się. Wezmę sobie energię. Wezmę sobie mistrzostwo we władaniu błyskawicami. Tak to wygląda. 800 minimalnych obrażeń przekroczyłem. Ej, no to mikstur nie mam. Dobra, wrócę się jeszcze na szybko. Coś się dzisiaj często wracam. Talizman. Zdolności bojowe dla barbarzyńcy. Ej. Co o tym myślicie? Niech to na razie sobie będzie, gdzieś tutaj. Trzeba to będzie przemyśleć. Zdolności bojowe. To drzewka dla barbarzyńcy, bonusy, no. To nie postać czarująca, żeby to jakoś fajnie działało, ale... No, ale można. Jakby było na to miejsce, to czemu by nie? Dobra. Pomału. Może teraz mnie puszczą do kapliczki. Tak jest. Ciśniemy tutaj z kapliczką. Więcej expa. Okej, antidotum może powinienem wziąć, skoro tu leży. Bo to się różne rzeczy mogą dziać w tych grobowcach. Dobra, mikstura leczenia. Jakaś tutaj sobie łyknę po drodze. Idziemy dalej. Fajnie by było z tą kapliczką jeszcze coś ubić. O, halo, gdzie jest przejście? Tam było przejście? Really? Najwyraźniej. Tak, tu jest przejście. Dobra, mam kapliczkę. Nie zawaham się jej użyć.
Najgorsze jest, że jak trafimy na bossa, to na piekle ci bossowie mają już na tyle dużo zdolności, że jest spora szansa, że będzie miał klątwę i mi zdejmie kapliczkę. Znaczy efekt kapliczki. Poziom trzeci. Jaki tutaj typ wrogów? Takowy. Dobra, ciśniemy elitę z kapliczką. Many sobie zbiorę, jakaś identyfikacja, więcej many, nie wiem, tu pójdę. Tutaj dużo przeciwników. To się tu ładuje, ale wszystko pod kontrolą, palec na miksturce, najemnik. Dobra, bosior załatwiony. Tu się wbije. Najemnik, mikstura. Ja, mikstura. Dobra, aha, no klątwę już mam przecież. To niepotrzebnie się spieszę, tak. No właśnie to, o czym mówiłem. Tu macie jakąś fajną kapliczkę, przyjdzie bosior i wam zarzuci klątwę i nar. Dobra, manę sobie wezmę. Leczenie mamy, ale sobie wezmę. Manę sobie wezmę. Mikstura pełnego wzmocnienia mamy drugą. Tych zwojów tutaj cała masa. Dobra. I co? Ta klątwa jest, tak? No dobra, idziemy z klątwą na razie. O, ale tak pomalutku. Klątwa przeminęła. Okej. Lodowcowy grot, jest dobra mana. A to jest kolejna elita, która nawet szybko schodzi od zimna. Może i ma niewrażliwość na ogień, ale na zimno niczego w rękawie tutaj nie trzyma. Zwłaszcza, że to szkielet i nie ma rękawów. Dobra, najemnik tego speeda. Z jakiego on ma speeda na tym szale bitewnym? Dobra. Kolejna mikstura pełnego wzmocnienia. Mamy sobie łyknę tę gorszą. Już o tym, mam nadzieję, będę pamiętać. Tu jakaś kapliczka. Tu chyba nic nie zostawiłem. No dobra, dam mu miksturkę od razu. Będę u Radamenta, będę rozpuszczał te jego szkielety w miarę możliwości, bo tam część z nich to ma niewrażliwość na zimno, nie? Może to tutaj? Chociaż nie jeszcze. To nie jest końcówka mapki. Dostał fioletową. Tak, to jest kolejny bosior z serią pocisków i zaklętym zimnem. Lodowcowy grot świetnie się tu w tym drugim akcie sprawdza. Jest mikstura fioletowa. Ja bym sobie ją dał tu. Dobra, niech to na razie będzie. Sprawdźmy kapliczkę. To jest kapliczka many. Więc sobie postrzelam i użyję kapliczki. No właśnie. Pyk. No dobra, to nie tu. Szukam dalej Radamenta. Poziom 70. Najemnik też ma 70. Resy wymaksowane. Można by mu ten hełmofon zmienić. No szkoda tej premii do skuteczności. 70% to nie jest mało. No ale jakby faktycznie się coś trafiło z jakąś żelazną skórą. Taki fajny hełmofon dla barbarzyńcy. No nie wiem, czy bym się nie skusił. Im więcej pancerza, który nie działa, tym lepiej dla niego, żeby go tak szybko mi nie zdejmowali. No. Okej. Kapliczka wytrzymałości. Już tutaj wiele nie zostało chyba na tym trzecim poziomie. Rozpuszczamy szkielety. Może tu gdzieś będzie Radament.
Nope. Kolejny ślepy zaułek. Kapliczka odporności na zimno tym razem. O, te manę zużyję. I bosior. Seria pocisków. Ostrożnie. Najemnik, tank. Ja rozpuszczam sługusów. Boss się gdzieś tam teleportuje. Najemnik, tankować go proszę. Ja... Jaki bosior? Widzieliście go? Zaklęte zimno. Odsunąłem się, dlatego tak długo się trzymał. Dobra, jest wzmocnienie. Jest mana fajna. Miksturka lecząca lepsza. Jak tam w ogóle stoję z portalami? Kilka razy się wracałem, więc trzeba uzupełniać. Niech będzie ta mikstura. No i się okazuje, że cały trzeci poziom właściwie obszedłem tych kanałów. Rozpuszczanko. Gdzieś tu musi być radament, dlatego nie dajemy mu zwłok potencjalnych. A, tu jeszcze nie. Halo, Ip, jesteś tu gdzieś? Mikstura many. Jeszcze gdzieś tu dalej. Żadnych zwłok dla radamenta. Kluczyk? Nie wiem. Nie, dużo kluczy mam. Pułapka. Ale chyba w drugim akcie każdy taki ten zielony kokong ma... Kokong. Kokon ma te pułapki trujące, mi się wydaje. Dobra, jest radamenteł. Atak zimnem. Najemnik już dostanie w tej chwili miksturkę leczącą. Niech on się leczy. Usuwamy zwłoki. Klątwę ma. Dobra, tutaj ma niewrażliwość na zimno przeciwnik. Tu rozpuścimy. Dam mu jeszcze jedną miksturę. Dobra, trzeba tutaj... No dobra, rozpuścimy jeszcze te zwłoki. Zaraz podejdę z polem statycznym. Dostał fioletową. Dam mu jeszcze jedną fioletową. Jak go klepie ten radament. Ale on go też nieźle... No nie zdążyłem, no. Ale najemnik też mu tam nieźle zjechał. Ja mu bez tego pola statycznego, nie używając pola statycznego, jak najechałem na niego, to już praktycznie nie miał połowy zdrowia. Jak ci mogę pomóc? Najemnik go tamtym zabójcą dżinów, ja wam powiem, nieźle klepał. Weźmiemy miksturki i on go tam porobi właściwie. Dobra, pierścionek tutaj, reparować się nie muszę. Nie ma nic. Dobra, weźmiemy dużo many, miksturki, tutaj wszystko fajnie i będziemy go zaraz cisnąć. Kamyczek zostaje. Dobra, wracam. Trzeba książkę, najemnik, trzeba książkę pozyskać i zwiększyć obrażenia od błyskawic. Słucham, obywatelu. Radamenteł. Dobra, tego trzeba rozwalić. Już klątwa jest. Mikstura. Może błyskawicami jakoś go szybciej porobię? Tak, idzie. Ale to najemnik też go. Naprawdę on go nieźle tu klepie. I mamy go. Zasłużona księga. Gniewna przyłbica. Sprawdzamy. Chociaż niebieska. No ale no też, no dobra, będę sprawdzał. Zdrowie. No nie ma żadnych fajnych bonusów dla barbarzyńcy. Najemnik mi ginie. Gdzie jest moje antidotum? Masz. Dostał miksturkę czerwoną, dostał antidotum, będzie się leczył. Topaz jeszcze podniosę. Tu. No i zadanie wykonane. Idziemy do Atmy. Po lepsze ceny u kupców. Powiadają, że będę miał lepsze ceny. I to nie jest plotka. Dobra, jeszcze raz tutaj. Pyk. 839, 1137 i chyba z tym zimnem już coś będę kombinował. Z tymi mistrzostwami trochę dam punktów.
Dobrze. To co, wychodzimy na pustynię, nie? Trzeba znaleźć ten kamienny grobowiec. Może coś ciekawego uda się w nim wyhaczyć. Zgarnąć złotą skrzynkę. Jak tam stoję z kasą? Dobrze stoję z kasą. Tak, wskrzeszam ostatnio tego najemnika, ale stać mnie na to. Więcej many. I wyruszamy na pustynię szukać kamiennego grobowca. Czemu by nie? Skalne pustkowie. Niewrażliwość na ogień. A jak zamrożę, to będę mógł ich, to się ich odrzuca wtedy? Ich nie mogę zamrozić, bo to są czempioni przecież. Trzeba by przetestować na skoczkach takich zwykłych. Dobra, miksturka wzmocnienia, taka pomniejsza. Pełnego wzmocnienia, pełnego wzmocnienia. Jakie luty miksturowe z tych skoczków. Co my tu mamy? Żukosławy są. Znowu elita, muszę się troszeczkę cofnąć z najemnikiem. Jakoś pomalutku trzeba to rozpracować. Dobra, jak są zamrożone, to się nie cofają. Niewrażliwość na zimno ten oszczepnik ma. No, dałem mu miksturki. Tak. Zwróciła się. Okej. Dobra, tu idzie. Fajnie. Tylko żebym żywiołów nie mylił. To będzie dobrze. Many mamy dużo. Kamienny grobowiec na celowniku. Gdzieś tu, mam nadzieję, jest w pobliżu. Tak, jak zamrażam, to mogę wtedy bezproblemowo używać błyskawic i ich nie odpycham. Skoczków. Najemnik, odporność na błyskawice 75%. Więc żuki może ostro prać. Pierścionek bierzemy, to bierzemy. Taka słabsza mana. To zrobię tak, tak, a tę słabszą manę dam tu. To za kapliczka jest. Kapliczka zbroi. No sobie wezmę. Na pół sekundy zamrożenie? Czy jak to tam było? Nie, na pół sekundy. Muszę zobaczyć, bo mi się myli z tą naszą zbroją lodowatą. Czy jak ona się tam zwie? A, 5-1. Tylko że czterokrotnie mniej na helu, czyli ponad jedna sekunda. Ponad jedna sekunda wychodzi zamrożenia na helu. To jest fajnie. To nie jest źle. No, jakiś zwój wezmę. Się leczy sam, czy się nie leczy w końcu? Jakoś tak wolno czasami się leczy. Tutaj ładnie rozpuszczone skoczki. Mana do łyknięcia. Proszę we mnie nie rzucać. O, przecinający łuk. To jest to z brzytwą tam coś? Nie, jak to się nazywało? Nie, czy to nie to? Momencik, zaraz ich tutaj porobię i sprawdzę. Na potrzeby serii. Przecinający łuk. Dobra. Weźmiemy go, niech on sobie na razie tutaj będzie. Tak. Doniosę go do osady i sprzedamy specjalnie. Chociaż majątku to ja na nim nie zdobędę. Okej. Szafir ze skazą może być. Dobra. Mogłem go zidentyfikować od razu, ale chcę go zabrać i tak, więc... Znaczy nie wiem, no chyba go nie będę trzymał w trybie dziedzictwo, tak jak już mówiłem. Z łuczniczką raczej nie będę grał. Tutaj.
Kolosalna spisa. No z najemnikiem z drugiego aktu też już raczej nie będę grał, ale takie coś też by się chciało sprawdzić. A zobaczmy tak z ciekawości. No fajna jest nawet, nie? No ale nie, no nie, nie, nie. Będziemy grać Żelaznym Wilkiem jeszcze jedną serię oraz mimo wszystko z Barbarzyńcą cały czas. Ja już się z tymi najemnikami z drugiego aktu tyle nagrałem na seriach, że już mam... już mam dosyć. Jeszcze do Łuczniczek sobie może kiedyś wrócę, ale to już nie w trybie Dziedzictwo. Dlatego żadnych spis podejrzanych, nawet fajnych, nie biorę. Dobra, trzeba załatwić tych. A nie, to są ci z niewrażliwością na ogień. Niektórzy są z niewrażliwością na ogień, niektórzy z niewrażliwością na zimno. Te kotołaki. Tu mamy bossa, znaczy sługusa od bossa. Ale samego bossa to ja już chyba załatwiałem. Dobrze, błyskawice robią robotę, naprawdę nieźle. Jak na hel. I jak na taką nowę po prostu. Nowa to nie jest zaklęcie jakiegoś wysokiego poziomu, ale daje radę. Tutaj. No, trzeba zmienić lokację, bo tutaj ci przeciwnicy z tymi różnorodnymi niewrażliwościami może nie są jacyś bardzo upierdliwi, ale na pewno gdyby nie to, to bym sobie to szybciej przechodził. Ale szybkość rzucenia czarów jest niezła. A mogłaby być jeszcze większa. Jeszcze jeden próg do osiągnięcia, ale to postacią singlową to już ciężko. Nawet w trybie Dziedzictwo. To już ciężko takie progi maksymalne osiągać. Oho, mamy to. Kamienny grobowiec. No ja chcę tu wejść. Chcę tu wejść, zgarnąć skrzyneczkę. Ale nie te złotą. Dzień dobry. O, niewrażliwość na błyskawice, okej. No to jedziemy lodowcowym grotem. No, rozpuszczamy. Najemnik fioletowa miksturka, najemnik czerwona miksturka. Jeszcze jedna czerwona. No i Ip. Ip chyba popuścił. Wzmocnienie jest. Niech on się tam chłopak trochę podleczy. Manę wezmę, leczenie wezmę, jeszcze jakiś bosior. Nawadam mu miksturę już teraz. Zamrażam, żeby tylko boss go bił. Bo bossa nie zamrożę na kość. No tutaj lodowcowy grot, naprawdę fajny. Nie ma wskrzeszania, jak w przyszłości będą te mumie wskrzeszające, to łatwo nie będą z nami miały. Zakręty zimno. No to jeszcze elita. Dam mu fioletową. No, radzę sobie tu. Radzę sobie z tymi szkieletami. Tak mówię, jakby szkielety to było nie wiadomo co, nie? Dobra. Jest okej. Mana się pewnie pozwracała. Tak, na pewno wzmocnienie chciałbym, ale taka większa mana. O, taka mana. Grzmiący kafar. Trzeciopoziomowy, tak? Tutaj mana. Dobra, powiedzmy, że wezmę już taką też. Ale tu muszę mieć takie miksturki. Kluczyk. Kluczyk niepotrzebny. Basinet. Diabelska gwiazda. No i tutaj wiadomo, to nie jest gwiazda barana. I poziom drugi. No i od razu boss.
Nie mają żadnych niewrażliwości, takie szkielety. Potraktuję je błyskawicami, ale tutaj już muszę zimnem. Najemnik, miksturka, ja miksturka. Ok. No nie czuję jakiegoś zagrożenia wielkiego tą czarką. Ip to na pewno czuje zagrożenie co jakiś czas. Trollowe gniazdo. Trzeciopoziomowa tarcza. Many zbieramy. Tak stoję sobie z dala. Nie ładuję się w nic. Coś tam pomrożę. Ogólnie jestem bezpieczny. Ten Energy Shield fajnie działa. Jest luzik. Tylko ten biedny Ip. Dobra, mamy bossa z zaklętym ogniem. No i wszystko dobrze. Kapliczka, miksturka. Zobaczmy. Antidotum zabieram. Dać mu? Nie, jakoś szybko mu nie spada zdrowie, więc bez przesady. Ale mi spada. Co? No, już przestało spadać, dobra. To wezmę. Super mikstury leczące. A, są te gorsze many, tak? Dobra, niech będzie. Niebiański kamień też warto by sprawdzić. Dobra, robimy tak. Dużo mikstur fioletowych mi się uzbierało, więc niech będą tu, tak na wszelki wypadek. A ja sobie sprawdzę niebiański kamień. Okej. No to tutaj wsio. Jeszcze jakieś stojaki. Rekinia, zbroja też droga. Rogaty hełm. Ale nie, no przecież musi mieć jakieś dodatkowe właściwości. No dla samej kamiennej skóry nie będę nawet mu hełmu zakładał. Coś tam, jakiś poprawiony fajnie pancerz jakby jeszcze był magicznie. Co my tu mamy? Są zombiaki. Oho, jest klątwa. Dobra, wyciągnę najemnika tutaj jednak. Ta klątwa mi się nie podoba. Niewrażliwości mieszane. Okej, wszystko pod kontrolą. Mrożonki, najemnik miksturka. Najemnik miksturka. Aha, już zginął. No teraz delikatnie poczułem zagrożenie, ale wszystko pod kontrolą. Już się wycofuję. Kamienny grobowiec. Pozdrawiam. Stał się grobowcem Ipa. I Ip tam zaraz wyjdzie z jakiegoś sarkofagu, jak kliknę. Dobry wieczór. Nieumarły Ip. Dobra, miksturki są. Wezmę jednak tę lepszą manę. I uwaga, uwaga, ten łuk to było... to było podniebne uderzenie. No takie pod błyskawice. Nie trzymam tego, sprzedajemy to. A to 20 tysięcy. To na Ipa się prawie zwróciło. No zaraz poziom będzie. Portali nie muszę jeszcze kupować. Wezmę sobie tutaj dużo many. Aha, no Ipa trzeba zabrać. O, transmutację mogę zrobić. To jak najbardziej. Bierzemy Ipa i idziemy tam tego bossa kończyć. I zdobywać level kolejny. A mam go przecież już. Jestem nieprzytomny. Nie, tak w ogóle myślę o następnym odcinku Baldura, prawdę mówiąc. Czy dam radę go dzisiaj nagrać jeszcze, nie? Tak cały czas jak zacząłem, bo miałem dylemat, czy nagrywać Baldura, czy nagrywać Diablo. Tak mówię, dobra, nagram sobie Diablo, na Baldura mi chyba jeszcze czasu starczy, sobie myślę. I tak cały czas myślę, czy na pewno mi starczy tego czasu. Dobra, tutaj teraz. Ale starczy. Na Baldurka czas się musi znaleźć, nie? Aha. Dobra. Oj, tu muszę uważać na siebie też. Okej. Wszystko pod kontrolą. Kompozytowy łuk. Nope, manę zbieram. Identyfikacja. Szkieletową głowę sprawdzimy za chwilę. To jest jeszcze sługus. Większa mikstura leczenia. Sobie łyknę.
Jest level, udało się. No tam się tych bossów napakowało. Pyk, szkieletowa głowa, pierścionek. Nie mogę nieść nic więcej. A, nie możesz to. Dobra, sprawdźmy głowę. Zniedołężnienie. No wezmę to, musimy kasę zarabiać, bo przecież ten ip mi tu pada. Nie ma żartów. Trafiłem do jakiejś takiej komnaty grobowej, ale tutaj... Nie, to nie jest komnata grobowa, nie masz sarkofagów, są łopaty. Może ktoś tutaj szukał skarbu. Chociaż tu ciężko by było kopać, a jakby zedrzeć te kamulce, to dałoby radę. Dobra, bierzemy energię jeszcze, chociaż nie wiem, czy trochę zdrowia nie powinienem też wziąć. I tutaj, mistrzostwo we władaniu zimnym sobie jeszcze pyknę, minus 60%. O, przeciwnicy też mogą mieć ujemne odporności, jakby ktoś pytał. Dobra, weźmy tę dymiącą kulę, chodźmy na szybko sobie jeszcze sprzedać tę głowę. Zarabiamy kasę na IPA. Dobry wieczór. Kasa na IPA, 22 tysiące kasa na IPA. No i niecałe 10 tysięcy kasa na IPA. Także nie za dobrze. Czaszkąć. Na razie nie może zostać transmutowany. Dobra. Złota skrzynka musi być gdzieś tu. Dzień dobry. Aha, już jakiś bosior znowu. Łyknąłem miksturę. Niewrażliwość na ataki fizyczne, żukeł, ale to nas jakoś specjalnie nie rusza, nie? Na taką odległość też mogę strzelać. Jest trochę bezpieczniej. Zdrowie! Co tu się stało, ej? Ale tak to czasem jest, że jak nie ma gwałtownego spadku zdrowia, tylko działa sobie jakaś trucizna, tam coś tam, no nie? To się na to nie patrzy, nie patrzy, a to tam pomalutku. Ale by było. Dobra, wszystko pod kontrolą. Taka trutka, no. Dobra, najemnik dostał miksturkę i nie mam mikstur fioletowych. Nie, jest tutaj jedna, dobrze. Ja się cieszę oczywiście, nie? No tak. O, są mikstury fioletowe. Dobrze. Sługus. Można by w końcu paść na potrzeby serii, nie? Nie, to ja się specjalnie na pewno nie będę starał, żeby paść. Dobra, i tutaj trzeba zebrać, tu trzeba zebrać. Złowrogą różdżkę bierzemy na IPA, żeby go resać. Dobra, na pierśnik dobrej jakości. No jest skrzynka. To była wielka bitwa o tę skrzynkę. Ja mam nadzieję, że jest tego warta. Uwaga. Skrzynka taka jak zazwyczaj, nie? Miksturę, zwój identyfikacji sobie wezmę. Tu wezmę takową miksturę. No dobra, zawijamy się z tego grobowca w takim razie. To myślę, że pójdziemy sobie przez Ludgoleo, nie? Tylko po prostu pójdę w przeciwnym kierunku teraz, przy krawędzi. I będzie dobrze. 35 tysięcy. No, tu się na najemnika zwraca kasa. Dwa kamyczki. Nawet mogę coś transmutować. Dobra, dokupię miksturkę. Witaj. Jest w porządku. Dokupię może portale. Najemnik, jak tam poziom? Pracuję nad nim. Handel, zwoje. Są klucze. Są portale, jest miksturka, jest jakiś zwój. Za dużo miejsca w plecaku nie ma, a wy chcieliście, żebym ja jeszcze fortunę Gida gdzieś tutaj upychał. No nie. Fortuna Gida, tak ją trzymam w tej skrzynce, ale tak... Szkoda, że ona nie wypadła na serii Paladynem. Na początku trybu dziedzictwo, jak jeszcze tego sprzętu nie było, coś tam, nie? To można by coś zbierać. Dobra, kończę trochę wcześniej.
Bo właściwie mamy początek. Nie, to M to nie mapka. Bo mamy tutaj właściwie początek tej lokacji. Następnym razem sobie pójdę w lewo i będę szukał przejścia dalej. Bo tutaj po drodze przejścia nie było, nie? Nie, nie, nie. No to nawet dobrze wyszło. Dobra, tutaj kończę odcinek. Idę nagrywać dla was Baldura. Trzymajcie się, na razie.